Raz. Dzień dobry Państwu. Wysoka Rado, otwieram 20. sesję Rady Gminy Świlcza. Witam Pana Wójta Sławomira Stykę. Witam Pana Radnego Sławomira Miłka. Witam Panie i Panów Radnych, Panie i Panów Sołtysów, pracowników Urzędu Gminy Świlcza. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali obecnych jest 14 radnych. Pan Zbigniew Nowak jest nieobecny. Państwo otrzymaliście wraz z zaproszeniem porządek obrad dzisiejszej sesji. Czy ktoś z Państwa zgłasza jakieś zastrzeżenie do sposobu, trybu dostarczenia materiałów na tą sesję? Skoro nie widzę, proszę Państwa, mamy punkty dodatkowe, tak? Nie ma. W związku z tym, proszę Państwa, że nie zgłoszono do tego porządku żadnych punktów dodatkowych, proszę Państwa, porządek pozostaje bez zmian i go nie głosujemy. Przechodzimy, ja go oczywiście odczytam, więc przyjęcie porządku obrad. Informacja z realizacji uchwał działalności Wójta i Urzędu Gminy Świlcza. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi rzeszowskiemu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w interesie publicznym przez R.S. w przedmiocie ustanowienia. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez R. Renatę S. w przedmiocie poparcia jej petycji. Proszę Państwa, no i tam oczywiście już otworzę pełny opis. To może za moment. Sprawy różne, punkt 7, proszę Państwa. I stwierdzam, że oczywiście tak przedstawiony porządek obrad dziś będziemy procedować i nie poddaję go pod głosowanie. Proszę Państwa, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. To była sesja numer 19. Proszę Państwa, protokół zwyczajowo wyłożony przed sesją. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, proszę Państwa, co do treści protokołu, formy przyjęcia, no to proponuję, proszę Państwa, proponuję przyjąć bez czytania i uznam, że Rada przyjęła protokół bez czytania. Wsłuchuję się w głosy z sali. Nie słyszę. W takim razie, proszę Państwa, przejdziemy do punktu drugiego. Bardzo proszę zastępcę wójta, pana Sławomira Stykę, informację z realizacji uchwały działalności wójta i urzędu gminy. Bardzo proszę, panie wójcie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w okresie od 20 grudnia do 21 stycznia zostały zrealizowane następujące uchwały. Uchwała budżetowa gminy Świlcze na rok 2020 numer 19/150/2019 została realizowana, oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Uchwała nr 19/151/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Świlcza na lata 2020-2029 realizowana. Uchwała nr 19/152/2019 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 realizowana. Uchwała nr 19/153/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców miejscowości Rudna Wielka i Mrowla w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego zrealizowana. Uchwała nr 19/154/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania została zrealizowana. Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 15 stycznia 2020 roku pod pozycją 345. Uchwała nr 19/155/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcza na rok 2019 zrealizowana. Uchwała nr 19/156/2019 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku zrealizowana. Uchwała nr 19/157/2019
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Świlcza w roku szkolnym 2019-2020 zrealizowana. Uchwała nr 19/158/2019 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą Pomocny Sąsiad, rozwój środowiskowych form pomocy gminie Świlcza na lata 2014-2020, działanie nr 8/3 została zrealizowana. Uchwała nr 19/159/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, zrealizowana, ogłoszono w Dzienniku Urzędowym w dniu 15 stycznia 2020 roku pod pozycją 346. Uchwała nr 19/160/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy w trakcie realizacji. Uchwała nr 19/161/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych w trakcie realizacji. Uchwała nr 19/162/2019 w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Patkowice w trakcie realizacji. W wyżej wymienionym okresie od 20 grudnia do 21 stycznia wójt gminy Świlcza wydał 20 zarządzeń, a mianowicie zarządzenie nr 246 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników oraz zastępców kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Świlcza. Zarządzenie nr 47 wójta gminy Świlcza z 27 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gminy Świlcza. Zarządzenie nr 248 wójta gminy Świlcza z 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcza na rok 2019. Zarządzenie nr 249 wójta gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy Świlcza zasad ewidencji i rozliczeń wydatków projektu pod nazwą WIFI 4EU współfinansowanego przez Agencję Wykonawczą do spraw innowacyjności i sieci w ramach instrumentu Łącząc Europę. Zarządzenie nr 250 wójta gminy Świlcza z 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcza na 2019 rok. Zarządzenie nr 251 wójta gminy Świlcza z 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcza na 2019 rok. Zarządzenie nr 252 wójta gminy Świlcza z 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcza na 2019 rok. Zarządzenie nr 253 wójta gminy Świlcza z 31 grudnia 2019 roku w sprawie przekazania zakładowi wodociągów i kanalizacji w Świlczy w nieodpłatne użytkowanie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych stanowiących własność gminy Świlcza. Zarządzenie nr 254 wójta gminy Świlcza z 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Świlcza. Zarządzenie nr 255/2019 wójta gminy Świlcza z 31 grudnia 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych związanych z ulepszeniem środka trwałego, to jest przebudowa przedszkola w Radkowicach. Zarządzenie nr 1/2020 rok wójta gminy Świlcza z dnia 2 stycznia bieżącego roku w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Świlcza. Zarządzenie nr 2 wójta gminy Świlcza z dnia 7 stycznia bieżącego roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Świlcza oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiot dzierżawy. Zarządzenie nr 3 wójta gminy Świlcza 7 stycznia bieżącego roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z siłowni w Gminnym Ośrodku Sportu w Trzcianie. Zarządzenie nr 4 wójta gminy Świlcza 7 stycznia bieżącego roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Świlcza oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiot dzierżawy. Zarządzenie nr 5 wójta gminy Świlcza 9 stycznia bieżącego roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego. Zarządzenie nr 6 wójta gminy Świlcza 9 stycznia bieżącego roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcza na 2020 rok. Zarządzenie nr 7 wójta gminy Świlcza 14 stycznia bieżącego roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zarządzenie nr 8 wójta gminy Świlcza 14 stycznia bieżącego roku w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych. Zarządzenie nr 9 wójta gminy Świlcza z 21 stycznia bieżącego roku w sprawie udzielenia pożyczki Towarzystwo Przyjaciół Trzciany.
zarządzenie nr 10 Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pożyczki klubowi sportowemu Rudnianka Rudna Wielka. Sprawozdanie z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz pozostałe informacje zostały Państwu przekazane w przekazanym materiale, że tego nie będę odczytywał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi rzeszowskiemu. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy postanawia, co następuje. W paragrafie pierwszym udzielić powiatowi rzeszowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 600 tysięcy złotych z przeznaczeniem na budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych na terenie gminy Świlcza. W paragrafie numer drugim wykonanie uchwały, w tym zawarcie umowy z powiatem rzeszowskim określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczania, powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję. Wysoka Rado, bardzo proszę o zabieranie głosu. Zwracam się w stronę przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, pana radnego Mieczysława Lei. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych na swoim posiedzeniu procedowała powyższą uchwałę, jednogłośnie popierając projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi rzeszowskiemu. Niech powstają dalsze etapy, dalsze metry chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Tu bardzo proszę o logowanie. Dobrze, mamy wszystkich Państwa. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę Państwa, głosowało 14 radnych, oddano 14 głosów za, uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały, proszę Państwa, w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcza na rok 2020. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy stanowi, co następuje. W paragrafie pierwszym dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą do uchwały. W paragrafie drugim zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę 600 tysięcy złotych. Punkt 2. Zestawienie zmian planowanej dotacji. Kwoty dotacji z budżetu określa załącznik do uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Macie Państwo... Tak? Przegłosowane było przyjęcie porządek obrad. Ale jedno głosowanie. Wyświetliło się. Państwo się wyświetlił? Nie, myśmy mamy dobra. Porządek obrad. Państwo się wyświetlił porządek obrad. To mnie się. Przegłosowany jest tylko porządek. To mnie się nie wyświetlił. To sekundeczkę. Dobrze, to teraz jeszcze raz trzeba będzie. Proszę Państwa, w takim razie. Czyli Państwo nie głosowaliście nad pomocą finansową? Nie. Proszę Państwa, w związku z tym reasumpcja głosowania, skoro jest taka niejasność. Jeszcze raz, proszę Państwa, głosujemy. Pomoc finansową dla powiatu. Mam zalogowanych wszystkich Państwa. Proszę o głosowanie. Tu jakaś brak synergii między... Proszę Państwa, więc głosowanie było świadome. Wyniki są tożsame. Głosowało 14 radnych. Oddano 14 głosów za. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do... kolejnego głosowania. Treść uchwały przedstawiłem.
Ale oczywiście proszę o stanowisko Komisji Finansów Publicznych. Zmiana w uchwale budżetowej. Komisja Finansów Publicznych również jednogłośnie poparła projekt tej uchwały. Jest to w pokłosie poprzedniej uchwały o pomocy finansowej powiatowi rzeszowskiemu. Dziękuję. Ktoś z Państwa radnych chce zadać pytanie? Właściwie nie ma. Po co? Proszę o logowanie. Proszę o głosowanie. Proszę Państwa, głosowało 14 radnych, oddano 14 głosów za. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w interesie publicznym przez Renatę S. w przedmiocie ustanowienia nieodpłatnych miejsc do parkowania pojazdów przed kościołami i cmentarzami. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy stanowi, co następuje w paragrafie pierwszym. Po rozpatrzeniu w części dotyczącej właściwości gminy Świlcza petycji złożonej 29 listopada 2019 roku przez R.S. za pośrednictwem poczty internetowej w przedmiocie ustanowienia nieodpłatnych miejsc do parkowania pojazdów przed wszystkimi kościołami i cmentarzami. Punkt pierwszy pisma zawierającego petycję uznaje się petycję za bezprzedmiotową z uwagi na fakt, iż w gminie Świlcza nie ustanowiono stref płatnego parkowania po myśli przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Nie funkcjonują też płatne miejsca parkingowe na innych nieruchomościach komunalnych, w tym położonych przed kościołami i cmentarzami zlokalizowanymi na jej terenie. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rozumiem, że projekt uchwały był procedowany również przez komisję? Tak, był procedowany oczywiście. Tak. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Tak, projekt uchwały był procedowany przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji. No i oczywiście tutaj popiera komisja projekt tej uchwały w całej okazałości. Tutaj tak naprawdę petycja była bardzo szeroka, ta część tylko dotyczyła naszej gminy. No i jak tutaj już pan przewodniczący przeczytał, no nie ma u nas miejsc parkingowych płatnych, także nie. Proszę o logowanie. Ktoś z Państwa chce zapytać? Oczywiście są pewnie samorządy, gdzie są płatne miejsca parkowania i takie pismo, proszę Państwa, zuniformizowane poszło do wszystkich. Proszę o logowanie. Proszę o głosowanie. Głosowało 14 radnych. Oddano 14 głosów za. Projekt uchwały został podjęty, czyli petycja została odrzucona. Proszę Państwa, kolejny punkt. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Renatę S. w przedmiocie poparcia jej petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy stanowi, co następuje w paragrafie pierwszym. Organy władzy publicznej, w tym organy władz lokalnych są zobowiązane do równego traktowania wszystkich członków wspólnoty samorządowej oraz zachowania bezstronności w sprawach i przekonań religijnych, światopoglądowych, filozoficznych przy jednoczesnym zapewnianiu swobody wyrażania tych poglądów w życiu publicznym. Mając to na uwadze, Rada Gminy, uznając formułowanie i przyjmowanie deklaracji religijnych za sprzeczne z tymi konstytucyjnymi obowiązkami, odrzuca zawarty w petycji Renaty S. z dnia 6 grudnia 2019 roku wniosek o poparcie jej petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, otwieram dyskusję w przedmiotowej sprawie. Również proszę o opinię przewodniczącego Komisji Skargi Wniosków. Tak, Komisja Skargi Wniosków, Wniosków Petycji również procedowała i tę uchwałę. No oczywiście na zebraniu, pobraniu opinii prawniczej, tak, też w pełni ją popiera tą uchwałę. No tutaj opis pani jest bardzo szeroki. Ta petycja jest ogólnie dostępna, przywołuje tu wizję i świadków, z tym, że no, musimy być, działać na podstawie prawa i tak jak w tytule. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Skoro nie widzę, proszę o logowanie.
Proszę o głosowanie. Dziękuję. Głosowało 14 radnych, oddano 14 głosów za. Uchwała została przyjęta, czyli petycja została odrzucona. Dziękuję. Proszę Państwa, dobrnęliśmy do punktu sprawy różne, wolne wnioski. Bardzo proszę, w kolejności zgłoszeń będę oczywiście przydzielał głosów. Pan radny, pan Sławomir Miłek, radny Rady Powiatu. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Panie i Panowie Radni, Sołtysi. Serdecznie bardzo chciałbym Wam podziękować za tą pomoc finansową, te 600 tysięcy. Głosowaliście dogłośnie, z czego się cieszę, ale chcę tu powiedzieć, że w tym roku też przypadło mi, jak w tamtym roku, dziękować, nie wiem dlaczego, ale to dobrze. W tamtym roku powiedziałem, że podwoimy tą kwotę, myśmy ją potroili. Gmina w tamtym roku przekazała 500 000, powiat przekazał 1 546 393 zł. To nie są tylko chodniki, te ścieżki pieszo-rowerowe, ale w trzech miejscowościach zrobiliśmy nową nawierzchnię asfaltową. W Dąbrowie 650 metrów i 290 metrów i w Świlczy 440 metrów. Także myślę, że warto inwestować, dokładać się do powiatu. Chyba no widać to gołym okiem, jak się jedzie przez nasze miejscowości. Jest bezpiecznie i oby tak dalej było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To puenta, która się nasuwa. Razem możemy więcej i oczywiście porzekadło ludowe zgoda buduje. I tak dalej. Bardzo proszę o zabieranie głosu pani radna Natalia Skuba-Więcław. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja chciałam podziękować panu wójtowi i wszystkim osobom zaangażowanym w wydłużenie kursu MPK w Bratkowicach aż pod sam las. Oczywiście w imieniu mieszkańców. Mieszkańcy to doceniają, dostrzegają. Zdecydowanie to poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców tej części Bratkowic w podróżowaniu z domu do przystanku autobusowego. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa? Pan wójt, bardzo proszę. Ja również dziękuję za przegłosowanie uchwały dotyczącej pomocy powiatowi rzeszowskiemu. Z powiatem rzeszowskim nam się współpracuje bardzo dobrze. Mamy radnych, którzy angażują się w tą lokalną społeczność i poprawiają to bezpieczeństwo. Tymi środkami wspólnie z powiatem będziemy kontynuować budowę chodników zaczętych w ubiegłych latach po to, żeby poprawić to bezpieczeństwo pieszych przede wszystkim. A natomiast wydłużenie autobusu linii 20 na ostatnią pętlę, jak i również ścianie poprawa ronda miała na celu puszczenie większego taboru w godzinach szczytu, po to, żeby ten autobus miał większą możliwość nawracania na większym pętli, aniżeli na tym zakręcie. Tym samym cieszę się, że akurat mieszkańcy to doceniają. Mam nadzieję, że również autobusy, które zostały uruchomione od 1 stycznia jako miejska komunikacja samochodowa, również poprawi tą komunikację i możliwość bezpiecznego i bezproblemowego komunikowania, łączenia się z miastem Rzeszów czy sąsiednimi miejscowościami, bo jak Państwo wiecie, od 1 stycznia komunikacja MKS została uruchomiona, można kupować bilety w kasach biletowych na dworcu PKS lub miesięczne, bądź bilety jedno przyjazdowe bezpośrednio u kierowców. Bilety zakupione w MKS-ie będą rozpatrywane również na trasach PKS-u, a ceny biletów są dość atrakcyjne w MKS-ie. Pozwolę sobie tylko przytoczyć cenę biletu z ulgą samorządową. Bilet samorządowy gminny, ważny, znaczy 365 dni dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia, jest to kwota 50 zł na podstawie M-karty zakupionej w MKS-ie. Jest to bilet samorządowy gminny po terenie gminy Świlcza. Bilet socjalny roczny, ważny dla honorowych dawców krwi bądź przeszczepu, to jest 45 zł. Bilet samorządowy dla osób powyżej 70 roku życia, ważny przez 365 dni, 11 zł. Jest to na podstawie M-karty, też na terenie gminy Świlcza komunikacją MKS-u można się poruszać. Jest to bilety, powinny być uwzględniane na trasach PKS-u. Będąc już przy tych biletach, chcę poinformować, że gmina Świlcza została podzielona na 7 stref, uzależnione od kilometrażu i cena biletów na poszczególnych strefach jednoprzyjazdowych będzie się różniła. Zachęcam do poruszania się tą komunikacją i zakupu biletów
kasie na dworcu PKS. Chciałem również uzupełnić informacje dotyczące odpadów komunalnych, bo na podstawie głosów mieszkańców rozmawialiśmy z właścicielem, z firmą Zagroda, spółka z siedzibą w Strzyżowie 16 stycznia bieżącego roku. I jak wiecie Państwo, worki na popiół 100-litrowe są sprzedawane w cenie 20 zł. Natomiast firma dopuszcza możliwość odbierania popiołu w workach 50-litrowych, zakupionych również w tej firmie, w cenie 10 zł. Jest to uzasadnione tym, że worek 100-litrowy ciężko jest podnieść osobie starszej, niedołężnej, schorowanej czy nawet młodzieży. Są dopuszczone worki 50-litrowe w cenie 10 zł. Natomiast jeżeli mieszkaniec przywiezie taki worek do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w własnym worku, to taka stawka będzie pomniejszona o 2 zł przy workach 100-litrowych, czyli za 18 zł będzie taki odbierany, natomiast 50-litrowy worek za 9 zł. W szoku również w workach. Jest to jak gdyby zróżnicowane, nie? Uwzględniając głosy mieszkańców. Chciałem również powiedzieć Państwu radnym sołtysom, że minister rolnicy, pracy i polityki społecznej ogłosił wyniki resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2020 i gmina Świlcza znalazła się tam w dwóch punktach, czyli utworzenie drugiego oddziału żłobkowego żłobka w Bratkowicach oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Będzie to uruchomione od września dla 20 dzieci. Wartość projektu to jest 106 tysięcy złotych, 98 zł 50 groszy. Przyznana dotacja to jest 93 tysiące złotych, 38 zł. Środki własne gminy Świlcza to jest 21 tysięcy 260 zł 50 groszy. Jest to na razie ogłoszenie. Umowa będzie podpisywana w następnych pewnie tygodniach. Natomiast drugi punkt utworzenia przedszkola i również żłobka to jest w miejscowości Mrowla, gdzie projekt polega na utworzeniu żłobka wraz z oddziałem przedszkolnym. W ramach projektu wyremontowany będzie budynek szkoły przekazanej przez powiat rzeszowski, dostosowany do potrzeb tych najmłodszych dzieci w żłobek. Wartość projektu to jest 1,5 miliona złotych. Przyznana dotacja to jest 775 tysięcy złotych. Jest na razie na utworzenie, na funkcjonowanie będziemy składać wniosek, jak dopiero ten cel, zakres inwestycyjny zostanie uruchomiony. Następny punkt, który chciałem przekazać, to jest na podstawie rozmów z sołtysami poszczególnych sołectw, między innymi z sołectwem Czciana, chcę przekazać, że gmina Świlcza realizuje projekt odnawialne źródła energii, projekt parasolowy dla mieszkańców i nie ma ogłoszonych nowych naborów. Gmina Świlcza nie przyjmuje nowych wniosków, realizuje ten nabór, który został ogłoszony w 2017 roku. Łącznie z terenu gminy Świlcza uczestniczy w nim 240 mieszkańców, które będą miały zamontowane panele fotowoltaiczne. W 2019 roku 113 takich instalacji zostało już zamontowanych na kwotę 1 817 834 zł 34 grosze. Jest to ponad 50% już tych instalacji na dachach u mieszkańców. Natomiast w 2020 roku będzie wykonanych dalszych 100 instalacji na kwotę 1,5 miliona złotych. Osoby, które są zainteresowane dofinansowaniem w ramach wsparcia odnawialnych źródeł energii, to muszę odesłać do programu Mój Prąd. Jest to realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie. Jest to dofinansowanie 5 tysięcy złotych, dotacji do 50 kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 5 tysięcy złotych, czyli taką informację przekażę. Natomiast w czystym powietrzu, czyste powietrze realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie można dostać pożyczkę również na montaż odnawialnych źródeł energii i odsyłam jak gdyby do tych instytucji dla osób, które są zainteresowane. Ja bym miał pewnie tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabieranie głosu. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, wiem, że oczywiście była komisja. Państwo sołtysi są w stałym kontakcie z władzami gminy. Korzystajmy z obecności pana radnego powiatowego.
Proszę Państwa, nie będziemy się w takim razie epatować. Nikogo do dyskusji nie będziemy wywoływać ani zmuszać. Wysoka Rado, zamykam 20. sesję Rady Gminy Świlcza. Dziękuję Państwu za przybycie. Do widzenia. Proszę wyłączyć nagrywanie.